W tym odcinku zobaczycie, jak powstają gry planszowe oraz karciane. Po planszówki i karty sięgają młodsi oraz starsi. Ceniąc urok zarówno takich klasyków jak szachy, go czy chińczyk, ale i najnowszych gier strategicznych osadzonych w świecie fantasy. Jak powstają te ponadczasowe produkty służące do rozrywki i trenowania umysłu? Zobaczymy to w fabryce kart Trefl Kraków. Pierwsze kroki kierujemy do działu graficznego. Tutaj trafiają pliki klientów zamawiających wykonanie swojej gry lub kart. Na ich podstawie powstaje projekt, który po akceptacji przesyłany jest komputerowo na produkcję. Rozpoczyna się ona od działu CTP. Pod tym tajemniczo brzmiącym skrótem kryje się technologia umożliwiająca bezpośrednie cyfrowe naświetlanie grafik i tekstów na płyty drukarskie. Laserowa maszyna do świecenia składa się z trzech elementów – podajnika, naświetlarki i wywoływarki. Arkusze kart do gry, awers oraz rewers, powstają w technice druku płaskiego na urządzeniach offsetowych. Pracują w tempie 17 tysięcy arkuszy na godzinę, wykorzystując płyty otrzymane z działu CTP. Najpierw instaluje się matryce drukowe, potem surowiec, np. karton. Następnie rozjeżdża się i spasowuje arkusz. Kalibruje się kolory i można drukować. Wydrukowane arkusze trafiają do automatycznych maszyn krojących. Urządzenie tnie arkusz na pasy, następnie na pojedyncze karty, zaokrągla na roża, a na koniec pakuje w folię lub papier. Rocznie to 45 milionów talii kart. W razie potrzeby można też włączyć coś w rodzaju napędu turbo, czyli urządzenie, które naprzemiennie wykrawa karty z arkuszy podawanych z dwóch linii i posiada dwa moduły pakujące. Nieco inaczej wygląda to w dziale kart kasynowych. Wykrawane są za pomocą magnetycznego bębna, co zapewnia ich najwyższą jakość i pełną powtarzalność. Od kilku lat w firmie do opakowania kart stosuje się materiały w 100% kompostowalne. Gotowe talie kart pakowane są do kartoników, które powstają w składarko-sklejarce. Może ona dostarczyć nawet 15 tysięcy kartoników na godzinę. Teraz przyjrzyjmy się produkcji gier planszowych. I tutaj najważniejszym etapem produkcji jest drukowanie, w efekcie którego powstają formatki do pudełek, plansze gier, instrukcje, żetony. Tutaj maszyna drukująca ma jednak większą wydajność, 20 tysięcy arkuszy na godzinę, i szybciej można ją przestroić do innego zadania drukarskiego. Kamery na bieżąco informują operatora o błędach. Teraz widzimy proces kaszerowania. Wydrukowana formatka naklejana jest na tekturę. W jednym procesie okleja się tu dwie strony. Odpowiada za to jedna z najnowocześniejszych maszyn dostępnych na rynku europejskim. Podczas sztancowania wykrawane są elementy wydrukowane na papierze bądź oklejonej tekturze. Mogą to być pudełka lub formatki. Linia do sztancowania powstała w fabryce kart dzięki wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji. Dział falcowania odpowiada za to, aby elementy takie jak na przykład ulotki czy instrukcje zostały w pudełku odpowiednio złożone. Proces jest w pełni automatyczny. Wszystkie przygotowane elementy trafiają na linię składania gier. Na jednej maszynie powstaje wieko, na drugiej denko. Następnie ręcznie wkładane są żetony, plansze, instrukcje, ulotki. Gra trafia do tunelu, gdzie pod wpływem temperatury zyskuje opakowanie z folii termokurczliwej. Następnie pudełka trafiają do kartonów zbiorczych, które układane są na paletach. Takie postaci wyruszają do hurtowni i sklepów, aby na koniec znaleźć się w rękach graczy, miłośników czerwono-czarnego świata kart
i kolorowego uniwersum gier planszowych. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak działa wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, wystarczy kliknąć link umieszczony w komentarzu pod filmem. Obejrzyj też film o inwestycjach w firmie Fabryka Kart Trefl Kraków.